A z dzisiejszego odcinka dowiecie się, które emotikony z Gadu Gadu były najpopularniejsze, kto przesiadywał na czacie wirtualnej Polski, a kto korzystał z IRC-a. Rzucimy się w otchłań przeszłości ponownie, tym razem rozmawiając o tym, jak wyglądały nasze pierwsze przygody z internetem. Zapraszam Was do kolejnego odcinka Degrengolada Podcast. Dzień dobry, drodzy czytelnico, widzowie, nie. Dzień dobry, drodzy słuchacze. To kolejny odcinek naszego podcastu Degrengolada. Jest z nami niezmiennie super dynamiczny Daniel. No cześć. A to miało być na odwrót. To Dominika jest dynamiczna, chociaż dzisiaj trochę mniej. Dominika Chojnowska. Witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Słuchajcie, dzisiaj będziemy rozmawiać, idąc na fali nostalgii, porozmawiamy sobie o internecie. O tym, jak zaczynaliśmy przygodę z internetem, jak to właściwie było. Na pewno wyciągniemy kilka anegdotek. I co? I zobaczymy, jak wyglądały te pierwsze wrażenia w kontekście dostępu do szerokopasmowej sieci. Chociaż na modemie 56K chyba nie była szerokopasmowa. To co, Daniel, powiedz, zaczynając od ciebie, jak to było z tobą? Kiedy ten internet u ciebie się pojawił? Miałeś ten komfort, że miałeś w domu modem 56K? Czy chodziłeś do bogatego kolegi z osiedla? Nie, wiesz, ja w sumie to nawet bogatych kolegów nie miałem. Miałem tylko bogatszych od siebie. A tak już... Czyli w jakiś stopniu bogaci? Tak, duchowo. Duchowo i wiesz co, i emocjonalnie bogaci byli. W każdym razie... Z tego, wiesz co, w ogóle ciężko miałem sobie przypomnieć, kiedy ja miałem pierwszy kontakt z internetem. W ogóle pierwszy kontakt... To mogła być końcówka lat 90. zdaje się, chyba popularyzacja była taki 98, 99, gdzieś w tych okolicach. Tak, tak, zdecydowanie w latach 70. kontaktu z internetem nie miałem, bo nie żyłem wtedy, ale pierwszy kontakt to na pewno kafejka internetowa. Kafejka internetowa, a w sumie w tamtych czasach to ta kafejka to raczej była taka giercownia, wiesz, dobre komputery. No właśnie, chodziłeś na nocki? Nocki też, nawet kiedyś udało mi się zarwać w szkole nockę, nie pytajcie jak. Ale no, udało się, fajna zabawa. Ale to co, nocowałeś w sali informatycznej, czy co? Tak. Ale jak to zrobiłeś? Nie wiem, czy mogę mówić, bo ta pani tam jeszcze pracuje chyba, wiesz. Słuchaj, to było 30 lat temu, to już nie, się przedawniło. To nie Dawaj. Było 30 lat temu. Miałem kolegę, pozdrawiam, Michała. I ten Michał, jego mama była księgową, wyobraźcie sobie. W szkole? No tak, w szkole. Czy w sali informatycznej? Nie, w szkole księgową była, wiesz. No i kiedyś zdarzyła się taka sytuacja, że nie wiem jak to wyglądało, ale chyba... Musiało być coś takiego, że tam chyba było jakieś pilnowanie szkoły, czy coś takiego, czy jakiś to był taka no, w formie, nie wiem, stróżowania, bo był gorący okres, Sylwester. I tam chyba dwie czy trzy osoby zawsze w szkole były, jak były albo święta. Ale to czekaj, Daniel, to sugeruje, że ktoś chciał się włamać do szkoły, po co miałby to robić? Bo był gorący okres. Tak, zdobywał wiedzę. Nie, no, żeby zdobyć wiedzę, no, słuchaj, ukraść wiedzę. Wtedy to nawet dobre krany z ubikacji były. To były lata 90, 90, nie wiem, 7, 8 rok. Ale to chyba u was na Śląsku. Ja nie jestem ze Śląska, gość. No jak to nie z kopalni? Cię. Małopolska. A, ty jesteś z Zagłębia, ja zapomniałem. Daniel jest z kopalni. Wy nie macie podstawowej wiedzy geograficznej. Na Pomorzu i tam w innych Iławach. Czyli Daniel jest bo on jest gorolem. Ja nie jestem gorolem, ja jestem gorolem niskopiennym. To jest co innego jeszcze. To jeszcze gorzej brzmi. Może. Nie tak z tym. Słuchajcie mnie teraz. No i było jakieś pilnowanie szkoły, kilka osób tam miało zawsze być. Ktoś tam chyba wypadł. Był stróż, była księgowa, mama mojego kolegi. I mówi, że możemy przyjść. A wtedy wiecie, no internet piechotą nie chodzi, no to... Mówimy jasno, no i cała noc na internecie, gry, Deluxe Sky Jumping, wszystkie inne gierzowanie, jakieś wiesz, no wtedy internet w ogóle był, nie było w nim co robić, był wolny, ale i tak to cieszyło, także cała nocka zarwana, wróciliśmy, nie wiem, o 6 rano do domu, fajna sprawa, to był pierwszy kontakt,
To nie był pierwszy kontakt. To był któryś tam z kolei, ale pierwszym kontaktem była kafejka internetowa, która powstała u nas w Oświęcimiu. No i to było tak, jak mówię, na zasadzie, że w internecie to tak nie za bardzo było, co tam jeszcze robić. Nie wiem, czytanie o książkach, które w bibliotece nie ma, czytanie o serialach i bajkach, których nie można oglądać na Polsacie albo na innym programie. Ale były dobre... Jeszcze YouTube'a nie było wtedy, nie? Tak, nie, albo może był w jakiejś innej formie. Ale... Dobre komputery były tam, można było instalować gry, nawet tam były wypożyczalnia, jakieś mini wypożyczalnia gier. Można było przyjść, zainstalować grę i pograć sobie w coś, co nie pozwalało, nie wiem, nie ruszało na komputerze, który miałeś w domu, albo nie miałeś komputera w domu. No dobra, a te nocki to co, to bardziej Q2DM1 czy bardziej Counter-Strike? Tamta nocka? Wiesz co, ja nie wiem, nie pamiętam. A to ja jedna, nawet nie ma czym. Słuchaj, to wtedy była jedna nocka, taki wiesz, taki eksces i druga sprawa, że ja nie pamiętam już wtedy nawet, co na tym komputerze robiłem. Bo wydaje mi się, że tam wiesz, o drugiej czy trzeciej w nocy, no to nikt w Countera nie grał wtedy, to jeszcze nie tamte czasy. Ja myślę, że tam mogły jakieś piękne panie wjeżdżać o tej godzinie w tym wieku. Nie, to było wszystko nadzorowane przez panią księgową. Tam stróżby uchodzili, co jakiś czas obchody robili. Mówię ci, no to były te czasy, że nawet dobre było ukraść zlew albo kurki od kranu, wiesz. O matko, to faktycznie odległe czasy. Dominika, a twoje zetknięcie pierwsze z internetem jakby poza domem, w sensie zakładam, że tak miałaś pewnie, stykałaś się z tym internetem, czy łączyłaś się z tym internetem gdzieś jeszcze przed czasem, którym dostałaś go, czy miałaś go w domu, tak? Wiesz co, pamiętam, że dostałam pierwszy komputer po komunii, za kasę z komunii, czyli w drugiej klasie podstawówki i wtedy... Czyli to z 10 lat temu było. No, coś około. Może to 9, może wiesz. 9, wiem, nacieram się nim. Moje ego rośnie, robi się ciasno, robi się duszno, chyba muszę kończyć. Masz go jeszcze, co? No i ten komputer? No. Czy to ego? Ego, nie, tak. Ego. Nie, no komputer, ego. Komputera nie mam. Nie co mam tamtego zniszczało? Komputera? Nie wiem. No ale co, dostałaś go, kupiłaś go za kasę z komunii, tak. Adaksie pewnie. Co to jest Adax? Nie wiesz. I wtedy od razu nie mieliśmy internetu, ale dopiero potem i mi się wydaje, że pierwsze zetknięcie z internetem było w szkole, wiesz? Że właśnie były jakieś takie, pamiętam, pan od informatyki miał nazwisko Żygadło i pan Żygadło pozwalał nam pod koniec lekcji grać w gierki. Ciekawe, jaką ksywę miał pan Żygadło, tak swoją drogą. Pan Żygadło, wszyscy go bardzo lubili. Bardzo sympatyczny człowiek. A na pewno. To chyba właśnie na lekcji u pana Żygadło była moja inicjacja internetową. Okej, okay, jak ją wspominasz? To było coś no właśnie dla nie ciebie... wspominam, bo nie mogłam dotrzeć w głowie do tego momentu, albo po prostu wyparłam to uderzenie, fascynację. Ja pamiętam pierwszy dzień z internetem, jak pierwszy dzień, wiesz, jako jeden z kamieni milowych w swoim życiu właściwie. Serio? Tak mi zapadło w pamięć, naprawdę. Ale to co, to miałaś wszystko działać w oparciu o modem 56K i wtedy tepse? Czy jakiś stały łącza już, szerokopasmowy dostęp? No był komputer i był w nim internet, tak. Okej. Okay. No dobra, i działało. Po co drążysz, Sebastian? Po co drążysz? Nie, no dobra, po nie drążę. Czy ktoś z Państwa, naszych najdroższych, najmilszych słuchaczy ogarnia takie, że co to jest Adaksie? Oczywiście, że nikt, tylko ja. I to trochę mnie przeraża, że poszukuję tych detali, które być może faktycznie są interesujące tylko dla mnie. Ale jeżeli chodzi o mnie, to ja pamiętam, chodziliśmy do wujka mojego kumpla, pozdrawiam Michała, który to miał internet i wtedy trudnił się branżą nagrywania płyt. Nie wiem, na ile to było legalne, na ile nie. Pamiętam, że nagrywarki w tych czasach kosztowały po 6, 7 tysięcy, 8 tysięcy złotych i to był taki święty graal, osobne urządzenie, nagrywarka płyt CD. W każdym razie miał właśnie dostęp do internetu i to tam wpadaliśmy. Nie mieliśmy dużo czasu niestety, żeby szaleć. Internet i nagrywarka to na pewno było legalne.
na pewno. Nie chcę tutaj wyrokować, to było dawno, przedawniło się. Słuchajcie, ale pamiętam, że wpadaliśmy tam, mieliśmy bardzo ograniczony czas, więc co się robiło? Dosłownie zgrywało się internet. Była taka aplikacja, nie wiem, czy któraś z was kojarzy, nazywała się Teleport Pro. Była aplikacja, coś takiego, coś pamiętam. No. Teleport Pro pozwalała na zapisywanie kompletnych stron internetowych. Wystarczyło podać adres i ona sobie skanowała po linkach, po prostu wszystko zapisywała do folderu i mieliście stronę internetową. Do tego stopnia wpadaliśmy tam, że robiliśmy tylko to. Robiliśmy swoją kopię bezpieczeństwa, kopię internetu. Ale jakie strony? To co to były? Komentarze na Onecie, żeście kopiowali czy co? Czy korespondencje na czacie WP? Nie, no ja jestem zdumiony, Daniel, że ty powiedziałeś, że co w tym internecie było robić. Kurczę, ja jak się dorwałem do internetu, to nie wiedziałem od czego zacząć. Miałem całą listę po prostu rzeczy, które chciałem posprawdzać. Ale, wiesz, to nie jest tak. Ja po prostu dzisiaj tego nie pamiętam, co ja wtedy robiłem w internecie. Wiesz, są jakieś przebłyski takie, wiesz, pamięci na zasadzie, że miałem notesik i wpisywałem z palca adresy stron. Tak, tak było. Ja to kiedyś znalazłem, wiesz, i mówię... Co za kretyn, nie? Ja jeszcze pamiętam, słuchajcie, w notatniku tego nie robiłem, chociażby w notatniku, po prostu w notatniku, Ctrl-C, Ctrl-V, wiesz, w przeglądarce i mam, nie, w notatniku i strona avacgp9.com, wiesz, HTML. A wtedy szukało się na Altawiście, pamiętacie? Na czym? Wpisywało się na Altawiście, nie na Google. Ja pamiętam jeszcze z początków internetu, jak ktoś kiedyś mojemu tacie przez telefon podawał adres strony internetowej i tata sobie zapisywał na kartce. No i patrzę na tą kartkę, a tam zapisane www. Ale to tak jak było gdzieś taki materiał wideo, pytali się laski, jakieś laski od blogów modowych czy innych, jaki jest jej adres. Gdzieś była w Ameryce na jakimś występie, gdzieś coś takiego widziałem, moja małżonka mi pokazała i ktoś zapytał, jaki jest adres twojej strony. A laska odpowiedziała www.com i tak dalej. Ale słuchajcie, w każdym razie robiliśmy tego Teleporta Pro i to był bardzo ciekawy czas, dlatego że ja w tamtym czasie bardzo też mocno... Znaczy, ten internet w ogóle mnie pochłonął. Też miałem z nimi kontakt w szkole. Mieliśmy kółka informatyczne w szkole. To też historia, którą przytaczałem wielokrotnie na DW przy jakichś wspominkach. I tam na tych kółkach informatycznych mieliśmy gościa, który powiedział, słuchajcie, nie będziecie grać w Quake'a cały czas. Ja mam tu plan do zrealizowania i to nie może być tak, że te 3 godziny, 2 razy w tygodniu będziemy spędzać na graniu w Quake'a. Ja z wami pogram, ale musimy chociaż trochę planu zrealizować. No ale jak ty? No i mówimy, o Jezus, no chłopie, no daj, że spokój, no. Gość niewiele starszy od nas, dupę nam zawracał jakimiś naukami. My chcieliśmy po prostu grać wtedy, nie? Tym bardziej, że często internetu nie było w tych salkach, ale sieć dalej działała, więc graliśmy zawsze w Quake'a dwójeczkę. No i zaczął nas męczyć HTML-em. Zapytał, co chcemy robić. Czy chcemy uczyć się Pascala, a może chcemy HTML-a i tak wszyscy, kurde, no wybór między dżumą a cholerą, no to dawaj tego HTML-a, nie? To chociaż zobaczymy, jak to faktycznie działa. Słuchajcie, nie uwierzycie mi, ale po 2 czy 3 spotkaniach, czy tych iteracjach, ludzie tak wchłonęli w temat, że nikt w Quake'a nie chciał grać. Wszyscy chcieli robić strony internetowe nagle. To się okazało tak zajebiste i wciągające. Pajączek 2000? Powiem wam, że Pajączek 2000, dokładnie. Potem już hardkorowcy przychodzili na notatnik. Pawła Wimmera, tak? Oczywiście, Paweł Wimmer to jest... Klasyka, tak. I słuchajcie, do tego stopnia wsiąknęliśmy, że już nikt nie grał w Quake'a, wszyscy robili strony. To było tak wciągające, pamiętam, po prostu przepadłem. I to był ten czas, kiedy właśnie chodziłem do tego wujka mojego kolegi i zgrywaliśmy te strony tylko po to, żeby ściągać jakieś nowe gify, animacje, grafiki do budowania własnych stron. I pamiętam, moją pierwszą stroną był tak zwany homepage, kiedyś robiło się homepage, a nie wiem, czy pamiętacie, o mnie, moich zainteresowaniach i tak dalej, i tak dalej. Takie protoplasty blogów chyba. Się tak nie robi? No troszeczkę chyba w innym wymiarze. I pamiętam, zrobiłem stronę internetową dla mojego ulubionego zespołu wtedy. To było Guano Apes, na pewno znacie Guano Apes. Oni wtedy byli cholernie popularni. Sandra Nasik, Love Forever, dosłownie. I to była pierwsza strona, którą dla nich zrobiłem, była nawet w sieci. Nazywała się, był taki system domen, czy aliasów, priv.pl, prv.pl. Mm-hmm. Miałem nawet adres. Widziałem, że nawet ta strona gdzieś tam w historii została. Podrzucę potem wam linka. Więc
wchłonęliśmy w tę stronę i to jest dość ciekawa dygresja, że przez to, że ten koleś nas zmusił do tego, żeby uczyć się tego cholernego HTML-a, ja tak naprawdę skończyłem tu, gdzie jestem, bo miało to wpływ na całe właściwie moje życie. Ja od tych stron cholernych nagle się uświadomiłem, że to jest droga, którą chcę podążać. W tym kierunku zrobiłem studia, technologie webowe i właściwie siedzę w tym cały czas od tamtego momentu, więc śmieję się, że gdyby nie był uparty wtedy bardzo mocno na tego HTML-a, to pewnie i tak skończyłbym z komputerami, ale grałbyś w Quake'a cały czas. Grałbym w Quake'a. Dominika, musimy temu panu podziękować za to, gdzie teraz jesteśmy my. Nie wiem, co się tam informatyka składamy, to wszystko system naczyń połączonych. Saluty i pokłony, Sebastianie. Nie, temu panu informatykowi, nie Sebastianowi, nie? Ano. A to proszę, Sebastianie, przekaż temu panu. Tak. Niestety nie wiem, jak się nazywał, ale chętnie bym go odnalazł i uściskał mu dłoń, lata że... lekcji, on nie wie, jak się nazywa. Tak. Dobrze uczy. Trzy lata, to były 2 lata i to 2 razy w tygodniu po 3 godziny, słuchajcie, więc tego internetu naprawdę tam mieliśmy sporo. Często on nie działał, ale pierwsze zetknięcie u mnie w domu z internetem to wtedy, kiedy sieć osiedlowa... A pamiętasz jeszcze, jak się robiło takie, wiesz, strony i under construction i taką koparę gifa się dawało? Tak. Musiała być koparka, nie? 4 mega gif i nie barykada. Ładował się tak, pół dnia, nie? Barykada, tak. No, taka jak na torach. Albo taka barykada. Zawsze kopareczka, barykada, nie? 4-megowy gifek. Dokładnie. Natomiast potem pamiętam, że już jak byłem prosem, to już się trzaskało w notatniku, bo już się znało wszystkie polecenia. Po co mi tu pajączek i podpowiadanie składni, zawracanie gitary. Ale idąc dalej, pierwsze zetknięcie u mnie z internetem w domu, to wtedy właśnie, kiedy dostałem tego 486 i spaliłem Pentiuma, tego słynnego, o którym wam wspominałem wcześniej, w poprzednim odcinku. I pojawiła się firma, która powiedziała: słuchajcie, my wam tu chętnie zrobimy sieć osiedlową, ale musicie nam pomóc. Ja mówię, kurczę, no to kto jak nie ja? I słuchajcie, latałem z kumplem, z 2 kumplami po całym wielkim osiedlu, ogarnialiśmy pozwolenia, najpierw zainteresowanie na to, kto chce się przyłączyć. Zebraliśmy chyba z 50 osób. Tak powstała nasza sieć, która nazywa się Focus. Focus, jak te rowery niemieckie. Lataliśmy z tymi papierami, główna żeria im po prostu wykonywała kawał dobrej roboty, potem dalej coś załatwialiśmy z nim, a te gnojki, słuchajcie, skasowali nas za podłączenie chyba, zdaje się, do internetu, gdzie wtedy chcieli chyba z 6 albo 8 stów, więc tam jakiś kwasior w ogóle powstał, ale pamiętam ten dzień, kiedy miałem internet w domu, to było niesamowite, serio. Serio? Serio. I jeszcze wam powiem, że swego czasu bardzo popularnym narzędziem czy też sposobem komunikacji były wszelkiego rodzaju czaty czy też usługi. Pamiętam, że to był taki okres, w którym ludzie dzielili się na tych, którzy siedzieli na czatach WP, albo korzystali z Mirca czy też z Irca albo z Polczatu, dokładnie. I każdy Dominika, zakładał ja wiem, swój, że ty z... Tak, ja na czacie... Dominika z Mirca nie korzystałaś. Nie, ale na czacie pewno, nie? WP lubiłam sobie pogaworzyć. No i potem na GG. A, no GG to jest kolejny etap. Natomiast ten czat WP to było taki spęd chyba pedofilii tam, co? Zdaje się. Trochę tak, no. Tam było trochę creepersów. Nie brakowało. Cześć, poklikasz? Ale no to... A, to jak, a teraz co się zmieniło? Też jest pełno creepersów i debili. Nie, no oczywiście. A ty, Daniel, z Mirca korzystałeś? Z Mirca, czy z Mirka, z Irka, z Irce? Ja to chyba od razu zgadł. Znaczy od razu to chyba Mirce, Irce i inne te wszystkie komunikatory były przed. Chyba przed, no nie? Gadu. Tak, to znacznie były protoplasty chyba. Ale wiesz, co robiłem? A pamiętasz Usenet? Tą protoplastę internetu? No to z Usenetu korzystałem. Usenet to była taka to były takie listy dyskusyjne, tak to się profesjonalnie nazywało, tak? I to było na zasadzie, że wpisywałeś tam, wiesz, adres serwera przez program pocztowy. To była funkcja programu pocztowego. I to było coś takiego, że jak forum, tylko że oparte na mailach. I dosyłałeś do tematu maila i tam masę fachowej wiedzy. I to było podzielone na grupy tematyczne, zdaje się. Tak. I Google chyba odpaliło w którymś momencie interfejs webowy, że można było bezpośrednio przez weba się komunikować. No a później wyparły to wszystkie te fora, PHP, BB i te resztę. Wszystkie. Dokładnie. A ja wiesz co, pamiętam? Ja pamiętam nawet jedną moją ulubioną grupę. Pod palmami. Co tam się działo? No na pewno nie wakacje. To było, wyobraźcie sobie, to był serwis, który zrzeszał użytkowników palmtopów. Jezus, cały czas te palmtopy się przewijają. Tak, no to jest... Co odcinek? Pod palmami. No, nazwa świetna, nie? Pod palmami.
No i tam pamiętam, że wojna była. Palmos kontra Pocket PC. Tam takie jazdy były, no prawie się ludzie bili, między sobą i na ustawki umawiali, ale było przynajmniej ciekawie, nie? No, hulsi rozwiązań technologicznych zwalczali się wzajemnie. Spoko. Słuchajcie, ja z Irca korzystałem sporo. Pamiętam, były kanały Trójmiasto, Warszawa, nawet pamiętam te adresy wszystkie, warszawairc.pl. Trzeba było się łączyć. Miałem swój kanał, swojego bota nawet. To był też czas, kiedy zaczynałem potem, później już właściwie, pierwszą swoją pracę, gdzie miałem szefa, który był maniakiem Linuxa, więc liznąłem całej tej konfiguracji, ustawiałem swoje własne boty. Byłem takim nerdem wtedy, ale to było strasznie fajne. To też jestem bardzo mu wdzięczny, przez to, że przymuszał nas do Linuxa. Bardzo mocno zbudował we mnie wiedzę przekrojową. W sensie wiem, jak to wszystko działa, jak konfigurować to może już nie, ale ta wiedza się naprawdę bardzo mocno przydaje. Natomiast idąc dalej, słuchajcie, przechodzimy płynnie do gadu-gadu. Czy pamiętacie swoje numery gadu-gadu, Dominika? Mój się od czwórki zaczynał, ale nie pamiętam. No ja miałem coś takiego 131-57, dalej nie pamiętam. Albo to było 131-57. Pamiętam te 5 cyferek. 1456648. Ja pierdzielę, wy to pamiętacie, o zgrozu. No, ale ty, Sebastian, używasz dalej, co? Ja cały czas, te komunikacji z klientami dailywebowymi. Seba im wysyła cały czas LOL 2. Rotful. Albo wstydzi- było tam takie coś, wstydzioszek. Maruna był chyba też jeszcze, Status, marzyciel, nie? Pamiętam marzyciela. Tak. LOL, a statusy to była w ogóle rewolucja, nie? Mm. Bardzo mocna tak naprawdę, jak można było ustawiać. Tak. I pamiętam, że były jakieś adblockery się instalowało, żeby wywalało te banery, które się pojawiały u góry w oknach rozmowy, nie wiem, czy pamiętacie. Dobra, słuchajcie, chłopaki, ZW. Tak, ZW, łamane. A JJ. Wiesz, co ja robiłem? Ja pamiętam, że tam był jakiś komunikat, że coś tam zajęty, no nie? No i wtedy nikt do ciebie tam, czy zaraz wraca, nikt do ciebie nie pisał, no nie? Bo ten... A ja pamiętam, że miałem tak ikonkę słoneczko, czyli dostępny, ale tam miałem w opisie zaraz wracam, albo coś tam niedostępny, nikt do mnie nie pisał, a ci znajomi, co chcieli do mnie napisać, to wiedzieli, że ja tak zawsze mam napisane. Czyli to była zmyłka. Tak. Straszny, straszny tip. No, pamiętam, że stawiało się jeszcze statusy, jakieś takie były bardziej rozbudowane przy świętach, stawiali choinki takie w opisach, słuchajcie, że rozciągały całą listę, pamiętam. Cuda, ja byłem w ogóle power userem gadu-gadu, strasznie z tego korzystałem. Był jeszcze taki soft, który nazywał się RiffChat. Mieliśmy sieć osiedlową, dużo osób, więc rozmawialiśmy też lokalnie z ludźmi. To właśnie na RiffChacie. RiffChat też był bardzo popularny, jak mieszkałem w akademiku przez pół roku. No to na RiffChacie to było po prostu jeden wielki handel, nie? Narkotyki, alkohole, piraty, Darknet, wszystko tam się... Po prostu lokalny darknet, naprawdę szara lokalny strefa. Darknet. Ale to tak. Czekaj, ja pamiętasz taki, bo power userem nie byłem, ale pamiętasz taki, pluginy były też do gadu-gadu, no nie? Doinstalowywał tak, się, ale... jakieś bramki SMS-owe ale, chyba tak, a były pamiętasz nawet. Taki, co, jakiś plugin, nie wiem, czy to był do Winampa czy coś, włączałeś Winampa, puszczałeś kawałki i jako status wyświetlał ci tytuł kawałka, nie? To był coś. Była automatyzacja. Pierwsza automatyzacja. No. To było niesamowite. Ale Winamp to też jest. Tylko komunikat. Winamp też ciekawe. Co ty, człowieku, słuchasz? Co ty za paździerz, nie? Nie mieliście tak? Aha. Nie, bo my słuchaliśmy tylko dobrej muzyki. No właśnie, myślałem właśnie. Upsi. Ała. I pamiętam też, że w tamtym okresie, to było chyba jeszcze trochę wcześniej, pamiętam, jak korzystało się w ogóle z Napstera, jak Napster był, chyba go ubili, potem pojawiło się sporo klonów Napstera do ściągania pojedynczych. Do dzisiaj chyba takie są podobne serwisy, nie? Ściągają. No, Napster 1, Napster 193. Ale czekajcie, a Napster to, że tak się spytam delikatnie, co to kurde? Taki Spotify ubiegłego wieku, wiesz? A, okej. Okay. Dla piratów. No i zasadniczo serwis nie widział chyba nic z tym złego, żeby wiesz, udostępniać muzykę. Ludzie pobierali od siebie poprzez peer-to-peer po prostu pliki poszczególne. Nie tylko muzykę, ale wszystko właściwie, co tam się dało, więc wyszukiwałaś sobie czegoś i mogłaś po prostu kliknąć i pobierać od kogoś. Okay, musiałaś oczywiście też udostępniać. Potem pojawiło się sporo klonów. Pamiętam, że w akademiku z kolei najpopularniejszym softem był DC++. Nie wiem, czy pamiętacie. To też takie narzędzie do wymiany peer-to-peer w lokalnej sieci. Pamiętam, że mieliśmy administrację admina, który
starał się teoretycznie pilnować, żeby piraty nie krążyły, a jak ktoś tam przeginał pałę, to po co to było? Chyba głównie z porno, to blokował ludziom dostęp i pizz polegał na tym, że goście chodzili do niego, żeby go odblokowali, żeby zostali odblokowani i to był gość, który był typowym nerdem, jak to na studiach informatycznych i to był koleś, który nie pił alkoholu. Nudziarz, no po prostu nudziarz, jak można nie pić alkoholu w ogóle na studiach, nie? I słuchajcie, ja akurat u niego nie byłem, ale słyszałem opowieści, jak ludzie do niego łazili z alkoholem, żeby wiesz, no weź odblokuj, nie? I gość był tak perfidny, że ten alkohol oczywiście brał i żeby poniżyć tych wszystkich oglądaczy filmów pornograficznych, to kazał im robić 50 pompek jeszcze przy nim, żeby zostali odblokowani. Ludzie pompowali w tego jego pokoju czy gdzieś. Natomiast drugą legendą było to, ile tego alkoholu w tego pokoju miał, którego nie pił. Po prostu to wszystko gromadził i chyba potem dalej odsprzedawał, więc tam po prostu interes się kręcił na ale potęgę. Ale jaki fascynujący model biznesowy. Kurczę, no. Szapoba. Zobaczcie, łączył przyjemne z pożytecznym, tak? Musiał pilnować regulaminu, blokował ludzi, dostawał alkohol, który potem odsprzedawał, więc technicznie za blokowanie zarabiał pieniądze. I jeszcze miał z tego rozrywkę, patrzył jak ludzie pompują. Sebastian, tak. Z tego co pamiętam, to ty dosyć muskularny jesteś, nie? Nie, no ja akurat mało pompek robiłem. Nie robiłem, mnie nie zablokował niestety, albo stety. No ale biznes faktyczny, model biznesowy świetnie, no nie? Poblokujesz ludzi, zarobisz za to hajsy. Tak, tylko. Dokładnie. Natomiast idąc dalej przez ten czas tego internetu, tych internetów naszych, to w dalszym rozwoju była chyba już to dość niedawno ta nasza klasa, to taki kamień milowy, który ja pamiętam. Wszyscy się chyba tym zachłysnęli, mieliście konto na naszej klasie. A jak? A ja naprawdę? No co ty? Nie miałeś? No jasne, że nie. Byłem ofem, zawsze byłem ofem, nigdy tam nie miałem konta, zawsze byłem ofem do tego serwisu, bo wiesz, ja czasami mam coś takiego, że jak coś mnie, wiesz, denerwuje, to nigdy tego nie dotknę, wiesz. No i to była jedna z takich rzeczy, wiesz, te eurogąbki, to wszystko, nie, to ale to dopiero potem się pojawiło chyba, no, nie? Ale to wszystko dla mnie było takie creepy, wiesz. A grono? Było przed naszą klasą, nie? Grono, ale tam chyba zdjęcia, coś takiego jeszcze było, nie? Zdjęcia proszę? Się dodawało, zdjęcia się tam chyba dodawało. Na gronie? No. No to... Na gronie były grupy dyskusyjne. Tak. Grupy dyskusyjne, profile, taka protoplasta... Fejsa. Fejsa. I tam tylko można było dostać się chyba na zaproszenie, prawda? Z tego co pamiętam. Nie pamiętam już jak to było, ale grono było sztosem. Właśnie w sumie ciekawe, co się z tym stało, bo oni po prostu w którymś momencie zniknęli, a przecież był szał na te wszystkie portale społecznościowe. Nasza klasa pozamiatała na pewno, natomiast potem ten temat zaczął umierać i chyba Facebook jakby zyskiwał na popularności, nie? No, tak, jak Facebook wykupił grono chyba, nie? Tak? Co ty gadasz? No, coś ty. Nie, teraz jakiś, nie, Facebook teraz... był po naszej klasie. Było grono, nasza klasa, a potem Facebook. Teraz jest na grono.pl jakiś Krzysztof Grono Agencji i tu handel morski chyba. No właśnie też zaglądam, ale widzę, no, że... już nie ma śladu po tym. Nie ma chyba śladu, ktoś po prostu kupił domenę. Szkoda, bo to był fajny projekt. Ja pamiętam, tam było tonę grup, dużo fajnych ludzi. Były jakieś takie właśnie kanały tematyczne, lokalne. No i potem przyszedł Facebook. Ja pamiętam, przed Facebookiem broniłem się bardzo długo. Nie wiem jak wy. Ja nie mogłem skumać w ogóle, co chodzi w tym Facebooku tak naprawdę. Ja się nie broniłam, ale pamiętam, że też nie mogłam skumać i że to było chyba jakoś... W gimnazjum brałam udział w takim projekcie międzynarodowym i tam były wymiany z 5 krajami chyba w Europie. Wymiany na Facebooku? Wymiany takie... uczniowskie, rozumiesz o co chodzi? I babka od angielskiego, nauczycielka, która odpowiadała za projekt tych wymian w mojej szkole, właśnie zasugerowała, że ci ludzie tam z zagranicy, którzy do nas przyjeżdżają, pamiętam wtedy do mnie przyjeżdżała taka dziewczyna Giovanna z Włoch i żebym ja się z nią kontaktowała przez maila albo przez Facebooka. A o kurczę, to ci gwoździa przybiły. Say what? No i tak zaczęłam korzystać z Facebooka od tej wymiany. Niezłe, co? To już chwila minęła, co? Z 5 lat? Jak komunia 10 nie lat temu? Nie, no. Ja pamiętam, dla mnie jakby Facebook, w końcu się do niego przekonałem, zrozumiałem, natomiast był taki moment, że cała ta fala ludzi z naszej klasy zaczęła przenosić się
właśnie na Facebooka. I wszystkie moje ciotki, wujkowie, moja kochana mama, którą pozdrawiam, bo na pewno nas słucha, też się przeniosła i myślałem sobie, ja pieprzę, ale teraz się będzie działo. Losowe zdjęcia, losowe komentarze, losowe lajki. Ale o dziwo, ta najstarsza klasa chyba nauczyła takiego obycia się chyba z tymi społecznościówkami i de facto powiem wam, że ta moja rodzina to mnie zaskakiwała na tym Facebooku, że całkiem ogarniała, nie? Moja tak, rodzina mnie do dziś całkiem. Jeszcze zaskakuje. Mam ciocię, która mi komentuje wszystkie moje zdjęcia, jest na bieżąco. Całusy. Tak, potrafi też, niektóre moje ciocie potrafią też zagadać do mnie na Wallu, nie na Messengerze, także... Gdzie to jest? No, kurczę. Nic. To jest jeszcze nic, wiesz? Mój tata ma 3,5 tysiąca znajomych na fejsie. Kto? Mój tata ma chyba 3,5 tysiąca, wiesz, musiałbym zobaczyć. Ale to wiesz, że fake profile się nie liczą. Aha, słuchaj, on utrzymuje z połową z tych ludzi kontakt, wiesz? Google Translator i jedzie tam po angielsku. Ale to jest ciekawe, bo były gdzieś jakieś badania, chyba u Pawła Tkaczyka gdzieś w prezentacji widziałem, że efektywna ilość osób, z którymi można utrzymywać relacje na Facebooku, ogranicza się do 200 czy 300 osób. No jest tak, coś nawet takiego, mniej. Jest. No to tak samo ponownie nie możesz mieć więcej przyjaciół niż tam jakaś liczba, no nie? 5000 chyba jest ograniczenie, zdaje się. Więc twój tata ma jeszcze bufor. Ma bufor, wiesz, ale... Ale że w życiu jest taka sugestia poparta jakimś badaniem socjologicznym, psychologicznym czy coś, że najlepiej, żeby mieć znajomych tak do 5000? do mi dociągnęła to, co ja chciałem powiedzieć, wiesz? Bo to chyba chodzi o to, że w naturze to tam kilku, nie? Dwóch, trzech. A teraz sobie wyobraź, że robisz urodziny. No. Zapraszasz. A to była taka historia, że ktoś zaprosił, zorganizował urodziny, zrobili mu flashmoba, bo była taka fejsie, moda nie? swego czasu. Tak, na fejsie i pojawiło się 1500 osób pod chatą i zrobili imprezę i interweniowała policja, bo tam jakiś burt doszło. Ale generalnie to też było gdzieś cuda. Jakiś gościu, pamiętacie, to nawet w Polsce było coś jak w tym filmie, że zrobił imprezę, zaprosił do jakiegoś domu czy coś i się okazało, że tam ileś tysiąc czy 2000 ludzi przyjechało, wiesz, na całej ulicy samochody postawiane, policja przyjeżdżała, próbowała to gdzieś ludzi legitymować, to co to za impreza. Tych... Flash mobów chyba, nie? Tak. Tych spontanicznych akcji, co się ludzie skrzykiwali. Był też taki trend. Ale jeżeli chodzi, wracając do tych znajomych, ja wam powiem, że jakby oczywiście zaraz przejdziemy do tematu, co dalej z tym Facebookiem, bo mam tutaj też kilka przemyśleń, ale ja powiem wam, jestem strasznie sceptyczny co do Facebooka, jakby wydaje mi się, że byłbym w stanie bez niego żyć. Fajnie jest zobaczyć, co dzieje się u znajomych i tak dalej, ale powiem wam, że od pewnego czasu przyjąłem strategię, jeżeli chodzi o znajomych, że wypieprzam ludzi, z którymi nie mam żadnej relacji. Ja też nie tak ważne, robię. Czy to jest moja ciocia, wujek, czy to jest jakiś mój stary, najlepszy kumpel. Jeżeli nie mam z nim żadnej relacji, nie rozmawialiśmy przez ostatnie, nie wiem, miesiące, nie wymieniliśmy żadnych interakcji, po prostu bez skrupułów wypieprzam. I to jest strategia dość ryzykowna, bo te osoby z reguły się w którymś momencie orientują, nie? Że jest taka sytuacja. No i co to się wydarzyło, nie? Dlaczego mnie usunęli z grona znajomych? Dużo tego osób robi. Ja też tak robię. Ja czystki nazywam. Czystki, czyli masz 300 znajomych. No robię ja czystki. Na przykład około 250 znajomych próbuję się utrzymywać. Teraz wiesz, teraz trochę więcej mam, bo ciebie i Dominikę poznałem, nie? No, ja też odkąd was dodałam, to się robi ciasno w gronie moich znajomych, tak. Muszę zrobić czystki. No jak poznałem, wiesz, trzymam się tej liczby 250, no mniej więcej, bo to wiadomo, że nie robię tego codziennie. Poznałem Sebastiana, Dominikę, musiałem wujka i kuzynkę wywalić z fejsa, nie? No ale żeby wiesz, utrzymać efektywny kontakt. Tak, pozdrawiam wszystkich, ale wyobraź sobie, ja mam kumpla, który tą zasadę do życia przeniósł. Może nie do końca, całkiem do życia, wiesz, ale na przykład gościu Sylwek, taki kolega, świetny gość, nawiasem mówiąc, świetny gość i wyobraź sobie tak, jesteśmy gdzieś razem, jeszcze przed erą COVID-a, jakaś impreza i mówię, to dzwoń tam do tej, powiedzmy tam, wiesz, nie pamiętam sytuacji dokładnie, ale dzwoń tam do Anki i zapytaj się, o której będzie. No, Sylwek bierze telefon, wybiera Anka, wpisuje, Ania, cześć, o której będziesz? Ty za granicą pracujesz. Aha, dobra, rozłączył się. Ja mówię, co jest, nie? On mówi, no bo wiesz co, bo ja mam taką zasadę, nie? Że jak poznam kogoś,
to ja zawsze mam na przykład jednego Daniela, jednego Sebastiana, jednego Dominikę, nie? No i do książki telefonicznej wpisuję tego ostatniego, którego poznałem. No i to jakaś Anka z Anglii czy skądś była, nie? No i, no i nie ma numeru tam do znajomych. Nie ma dyskusji. Ale szanuję za zasady w życiu, kurde, no. Ale powiem ci, że on ma naprawdę... Żelazne zasady. Tak ma uporządkowaną tą książkę adresową, naprawdę, zazdro. Ma, jest w tym jakaś logika na pewno. Natomiast słuchajcie, czas nam zaczyna uciekać. Zaczynaliśmy od początków internetu, skończymy na przyszłości internetu. Ja zastanawiam się w dobie ostatnich okoliczności i to, co się dzieje na linii Apple-Facebook. Jeśli nie wiecie, to Apple bardzo skutecznie skupia się teraz na prywatności, na jakby informowaniu swoich użytkowników czy swoich klientów o tym, jak prywatność jest ważna, przez co wprowadza narzędzia, które informują o tym, że któraś aplikacja chce pobierać dane, albo czy zgadzamy się na ich udostępnienie, co oczywiście w bezpośredni sposób uderza w Facebooka, który jakby żywi się tymi wszystkimi danymi i informacjami o nas. I tam generalnie jest jakaś batalia. Natomiast zastanawiam się, czy Facebook w dobie tej rosnącej świadomości wartości swoich danych osobowych, czy Facebook właściwie nie zmierza ku spadkowi, w sensie upadkowi, może nie spadkowi, ale upadkowi, bo tak to trochę wygląda. I jeszcze kilka lat temu myślałem, kurczę, taki Facebook to będzie narzędzie, z którego będą korzystać moje wnuki najpewniej. Natomiast po tych ostatnich doniesieniach powiem wam szczerze, że mam wrażenie, że albo Facebook będzie musiał nieco zmienić model swojego funkcjonowania, albo faktycznie to w najbliższym czasie upadnie. Co wy na ten temat sądzicie, Daniel? Znaczy, zasadniczo to, wiesz, to nie jest chyba problem najbliższych 2 czy tam 3 lat, tylko znacznie więcej, to raz. Dwa, że jeśli chodzi o moje poglądy, no to wiadomo, że Facebook jako firma ma tam jakiś model biznesowy i wiesz, i na czymś te pieniądze zarabia, to na czym zarabia, to nasza prywatność. Kwestia tego, wiesz, no moralna, jak wykorzystuje to, czy przy wygranych czyichś wyborach, czy wiesz, czy do sprzedawania jakiegoś produktu, tam wiesz, majtek z gumką jakiś, to wiesz, to tam wtedy niebezpieczny nie jest. Inną kwestią jest to, że wiesz, żyjemy w takich czasach, że kalkulator ma dostęp do twojej bazy kontaktów. Kamery. Do kamery, do mikrofonu i wiesz, i do aplikacji bankowej, no i zastanawiasz się, no coś tu jest nie tak chyba w dzisiejszych czasach. Tak. No dobra, Dominika, a ty powiedz mi, wyobrażasz sobie, że nie będzie Facebooka? Mogłoby nie tak, być Facebooka? Wyobrażam sobie, ale wydaje mi się, że oni na tyle szybko i sprawnie będą reagowali na tą zmieniającą się rzeczywistość w kontekście rosnącej świadomości w społeczeństwie odnośnie danych i tak dalej, że sobie poradzą na pewno już. No to tak jak zobacz, kiedyś wchodziła telewizja, teatr miał umierać, nie? Wchodził internet, to telewizja i prasa miały umierać. No i rzeczywiście straciły, ale nie umarły. I tak mi się wydaje, że będzie tak samo z Facebookiem, że to jest taki moloch, który sobie poradzi w nowej rzeczywistości o tyle, o ile na nią będzie reagował odpowiednio szybko, nie? Pewnie jest tak samo. Oni mają na tyle dużą skalę, że pewnie sprawnie się zaadoptują do tej sytuacji. Natomiast jestem strasznie ciekawy, jak oni to zrobią, bo całość ich funkcjonowania właściwie opiera się na tym, że konsumują te dane. Teraz chyba właściwie toczą walki i boje z Apple'em. Tam przekrzykują się na argumenty i udowadniają sobie rację. Natomiast przyszłość będzie na pewno bardzo interesująca w kontekście Facebooka. I myślę, że w tym momencie musimy postawić kropkę, dlatego że nie mamy ucieka czasu. Nam czas. Otóż to, dziękuję wam za te fantastyczne wspomnienia i tą melancholijną podróż po początkach świata internetu. Rozmawiał dla was Daniel i Dominika i Sebastian, ja. Dzięki, trzymajcie do usłyszenia, się. Cześć. Do usłyszenia, hej.